Witam Państwa w poniedziałek, 4 kwietnia. Karolina Czereda. Czas na wiadomości regionalne. Dziś w serwisie. Oszuści znowu w akcji. Czas na działkę. Dotacje na renowację. Zmiany w starostwie. Księgarnia w remoncie. Festyn rodzinny w gimnazjum i przyjechali uczyć angielskiego. Był sposób na wnuczka, na pracownika gazowni czy poczty. Teraz podają się za przedstawicieli Izby Celnej. Oszustom nie kończą się pomysły na wyłudzanie pieniędzy. Pomysłowość oszustów nie zna granic. Teraz podają się za przedstawicieli Izby Celnej i oferują sprzedaż telewizorów pochodzących z przetargów. A wszystko oczywiście w bardzo atrakcyjnych cenach. Mężczyzna, który podał się za przedstawiciela Izby Celnej, zaoferował pokrzywdzonemu telewizor po bardzo atrakcyjnej cenie. Tak poprowadził rozmowę, że pokrzywdzony przekazał mu pieniądze. Mężczyzna oświadczył, że oddala się na chwilę po ten telewizor właśnie i już nie wrócił z tymi oszczędnościami. Mężczyzna stracił w ten sposób 1400 zł. Chcielibyśmy właśnie przestrzec wszystkich przed takimi osobami, przed oszustami, którzy chwytają się naprawdę przeróżnych sposobów, podając się czy to właśnie za takich akwizytorów, przedstawicieli firm, policjantów, również pracowników poczty. Nie zawierajmy żadnych transakcji z takimi osobami. Raczej korzystajmy z takich promocji w sklepach, tak, jeżeli chcemy coś kupić po atrakcyjnej cenie. Również możemy sprawdzić, telefonując do konkretnego przedsiębiorstwa, tak, czy zakładu, czy instytucji, czy faktycznie taka osoba u nich pracuje. Trzeba być bardzo czujnym. Takie specjaliści już teraz są, że jak się w telewizji ogląda, to jest chyba nie do uniknięcia takiemu zwykłemu człowiekowi. Chyba że nagłaśnianie bez przerwy w telewizji, żeby uważać, nie dać się wkręcić. Każdą próbę oszustwa zgłaszajmy na policję. Najwyższy czas, by rozpocząć pracę na działkach. Rodzinne ogrody działkowe Kolejarz rozpoczęły nowy sezon. Na zebraniu obecna była burmistrz Żar Danuta Madej, która zachęcała działkowców do wzięcia udziału w konkursach związanych z upiększaniem miasta. Żarscy działkowcy rozpoczęli sezon. W sobotę w świetlicy rodzinnych ogrodów działkowych Kolejarz odbyło się spotkanie sprawozdawcze, na którym ustalano stawki za wodę, prąd i wywóz śmieci na ten rok. W spotkaniu uczestniczyła burmistrz Żar Danuta Madej. Przyszła, by zachęcić działkowców do udziału w ekologicznych akcjach organizowanych przez miasto. Jedna z nich to już jest czwarta edycja akcji Drzewko za makulaturę. Ona jest nie tylko skierowana do tych, którzy użytkują ogrody działkowe, ale również do wszystkich mieszkańców miasta. Druga ważna sprawa to konkurs i wystawa fotograficzna. Jeszcze w tym roku zostały nam trzy ogrody działkowe. Kolejarz, ogród 35-lecia i Spomarz. W związku z tym działkowcy z tego ogrodu są bardzo zainteresowani tym, abyśmy pokazali piękno ich działek i o tym dzisiaj też będę mówić. I jeszcze trzecia ważna sprawa, pierwszy taki właściwie konkurs, który organizujemy na terenie miasta. Jest to rywalizacja między ogrodami działkowymi w kwestii ich zagospodarowania, w kwestii różnych ich działań ekologicznych, w kwestiach związanych również ich działaniami szkoleniowymi zarówno w stosunku do siebie, jak i też otoczenia. Działka to doskonała alternatywa dla osób, które nie mają własnego ogrodu. Koszt wydzierżawienia takiej działki to około 200 zł za rok. Cena uwzględnia wszystkie media. Wolne działki jeszcze są. Kto jest zainteresowany, może się skontaktować z zarządcą ogrodów działkowych. Numery telefonów widnieją na tablicach ogłoszeń. W miejskiej kasie jest jeszcze 200 tysięcy złotych na renowację zabytków. Kto może starać się o pieniądze? Miasto na remont zabytków przeznaczyło 500 000 zł. 300 tysięcy już rozdano. Podzielono je między 9 wspólnot. Wniosków do urzędów wpłynęło co prawda znacznie więcej, ale większość z nich nie spełniała wymogów formalnych.
Zostało przyznanych ponad 293 tysiące. W puli mieliśmy 500, więc zostało nam na drugą szansę. Co trzeba zrobić, żeby takie pieniądze dostać? Kto może się o nie starać? Przede wszystkim trzeba dobrze złożyć ten wniosek, prawidłowo, bo do tej pory te wnioski były jednak z błędami. W związku z powyższym bardzo dużo wniosków nie zostało zakwalifikowanych. Mogą ubiegać się wszystkie osoby, które posiadają nieruchomość wpisaną do rejestru zabytków. Jakie błędy we wnioskach pojawiały się najczęściej? Oj, jest tego dosyć dużo. Brak kompletu dokumentów, brak upoważnień, brak pozwolenia na budowę, względnie zgodę na odstąpienie od tego i projekty bez podpisów. Także jest tych błędów bardzo dużo, bardzo liczne. W pierwszym rozdaniu najwięcej, bo ponad 111 tysięcy złotych, otrzymała wspólnota mieszkaniowa przy ulicy Rynek 31. Pieniądze pójdą na elewację, remont dachu i klatki schodowej. Na pozostałe ponad 200 tysięcy złotych wnioski można składać do 15 kwietnia. Nowy wydział i nowa pani naczelnik. W Starostwie Powiatowym w Żarach połączono referat rejestracji pojazdów i praw jazdy z referatem do spraw dróg powiatowych. W efekcie powstał Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych. Jego naczelnikiem została Joanna Rączkowska-Manaj, dotąd pracownica Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Żarach. Z racji tego, że dużo inwestycji w tym roku planujemy, potrzebna była nam osoba, która scali te wszystkie referaty i pomoże poszczególnym referatom podjąć takie działania, które dobrze wpłyną na zakres inwestycji i działanie zmierzające do realizacji tych inwestycji. Nową naczelnik wyłoniono w ramach konkursu. Z wyboru zadowolony jest starosta. Była najlepsza i najbardziej wykształcona, najbardziej odpowiednia. Połączyliśmy te referaty dróg z komunikacją i wszystkie te zadania, które były rozproszone po różnych referatach i zajmowali się inni poszczególni ludzie. Pani naczelnik teraz to wszystko ma spiąć w jeden organizm, taki wydział i ma już to funkcjonować sprawnie i lepiej. Zmieniony schemat organizacyjny w starostwie obowiązuje od 1 kwietnia. Księgarnia ABC na Żarskim Deptaku od dziś nieczynna. W księgarni rozpoczął się remont polegający głównie na odświeżeniu ścian i podłogi. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, księgarnia ponownie otworzy swoje drzwi dla klientów 20 kwietnia. W sobotę 2 kwietnia w gimnazjum nr 1 w Żarach odbył się festyn inspiracji Siła w rodzinie. Impreza miała charakter otwarty. Do wspólnej zabawy na terenie szkoły zaproszeni zostali nie tylko uczniowie i ich rodzice, ale i mieszkańcy Żar. Wspólnie sprawdzali się w roli chemików i detektywów. Przygotowywali karnałowe maski, były też zabawy sportowe i intelektualne. Sporo zajęć odbywało się w plenerze. Mamy tutaj bardzo wiele atrakcji, między innymi tutaj, gdzie teraz jesteśmy, czyli gra Escape the Room. Są warsztaty chemiczne, stanowisko archeologiczne, była wizażystka, był dietetyk, mieliśmy rozgrywki szachowe, miasteczko rowerowe, znakowanie rowerów, no całe mnóstwo zabawy. Na zewnątrz było stanowisko archeologiczne, gdzie można było się pobawić wykrywaczem metalu, odszukać stare PRL-owskie monety, jakieś łańcuszki, stare garnki. Było miasteczko rowerowe, gdzie dzieciaki doskonaliły swoje umiejętności jazdy na rowerze. Festyn w gimnazjum nr 1 trwał cały dzień. To będą nietypowe lekcje języka angielskiego. Lekcje w gimnazjum nr 2 w Żarach poprowadzą w tym tygodniu wolontariusze z Etiopii i Indonezji. My współpracujemy z organizacją studencką ISEC, która mieści się m.in. w Poznaniu. Już drugi rok z rzędu korzystamy właśnie z wolontariuszy, którzy w naszej szkole uczą języka angielskiego. W tym roku są to wolontariusze z Indonezji i z Etiopii. W tamtym roku mieliśmy właśnie studentów i z Meksyku, i z Indii. No i chcemy tutaj też wzbogacić ofertę naszym uczniom, żeby poznali, że język angielski tak, to nie tylko lekcja tradycyjna, ale przede wszystkim, żeby potrafili wypowiadać się w języku angielskim. Wolontariusze do Żar przyjechali wczoraj. Zostaną tu przez tydzień. Pogoda jest naprawdę dobra. Świeci słońce, bo kiedy przyjechaliśmy, było zimno. Teraz jest super. Ludzie są mili, uczniowie również. Podoba mi się. I like it. The city, we haven't looked around.
Jeszcze nie zwiedzaliśmy miasta. Dziś jest słonecznie, więc na pewno się rozejrzymy i mam nadzieję, że będzie idealnie. It's a big town actually. So we're going to look around and I hope it's going to be perfect. To wszystko robimy w ramach naszych innowacji, bo my tutaj położyliśmy duży nacisk na naukę języka angielskiego w sposób taki niekonwencjonalny. Mamy innowacje zatwierdzone przez lubuskiego kuratora oświaty i w ramach właśnie tego też staramy się uczniom przybliżyć ten język angielski właśnie w taki troszkę inny sposób. Wolontariusze poprowadzą lekcje i warsztaty ze wszystkimi klasami. Będą uczyć angielskiego i opowiadać fascynujące historie o swoich krajach i obyczajach. W piątkowym serwisie podzieliliśmy się z Państwem obiecującą informacją o tym, że przystanek Woodstock wraca do Żar. Potwierdził to wiceburmistrz Żar Olaf Napiórkowski i naczelnik Wydziału Promocji w ratuszu Ireneusz Brzeziński. A Wacław Maciuszonek, były burmistrz naszego miasta, wskazywał tereny, na których miałby odbyć się festiwal. Niestety informacja była żartem z naszej strony, bo drodzy Państwo, to był Prima Aprilis. Mamy dla Państwa pozytywną informację pogodową. Wtorek będzie wyjątkowo słoneczny i ciepły. Eryk Pilny, zapraszam na prognozę pogody z telewizją regionalną. Do 22 stopni Celsjusza wzrośnie jutro temperatura w Żarach, Szprotawie i Gubinie. Dzień będzie bezchmurny, ciśnienie spadnie, wyniesie 1008 hektopaskali. We wtorek imieniny Ireny i Katarzyny. Solenizantkom życzymy udanego świętowania, najlepiej na świeżym powietrzu, bo pogoda będzie wymarzona. Pozdrawiam Rafała Zatora i Patryka Czernickiego. Dziękuję. W wiadomościach to wszystko. Już za chwilę magazyn sportowy, a w nim mecz czwartej ligi. Promień Żary kontra Szprotawia Szprotawa. Następnie regionalny ekran kulturalny, czyli taniec na piątkę. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.